Deweloperska TV. Nie kupuj mieszkania bez oglądania. Maciej Barczak, współwłaściciel firmy KM Building. Dzień dobry Państwu. Prezentujemy się na targach z dwoma ofertami. Budujemy dwa osiedla domów jednorodzinnych w podpoznańskich miejscowościach. Nasza oferta obejmuje osiedle Słoneczne. Nasza inwestycja od 3 lat realizowana w Brodowie koło Środy Wielkopolskiej. Budujemy tam domy jednorodzinne, domy w zabudowie bliźniaczej oraz w zabudowie szeregowej. Na tych targach również mamy premierę naszej nowej inwestycji. Jest to inwestycja w Błażejewku koło Kurnika. Tam chcemy zaprezentować szeregowiec podobny jak w Brodowie. Pierwszy etap składa się z szeregowca, który będzie 11 segmentów. Nie ukrywamy, że cieszy się on na targach dosyć dużym powodzeniem. Inwestycja w Brodowie, ceny zaczynają się już od 198 tysięcy brutto za dom w zabudowie szeregowej. Natomiast nasza inwestycja w Błażejewku, możemy tutaj zaoferować klientom ceny od 249 tysięcy brutto za dom 68-metrowy. Są to nieduże domy, natomiast jeśli chodzi o inwestycje w Błażejewku, mamy domy 68-metrowe, jak również 86 metrów kwadratowych. Jeśli mówimy o większych realizacjach, o większych inwestycjach, nasza inwestycja w Brodowie, tam mamy pełen zakres domy, od domów jednorodzinnych, gdzie są domy o powierzchni 132 metrów na dużej działce, 850 metrów kwadratowych i domy bliźniacze 113 metrów kwadratowych na działce 425 metrów. Nasza firma powstała w 2008 roku, realizuje zadania przede wszystkim deweloperskie, ale również wywodzi się z branży budowlanej, z branży dekarskiej. Od tej branży działa od 1998 roku. Wykonujemy prace również budowlane i dekarskie dla innych podmiotów, innych deweloperów, jeśli chodzi tu o rynek poznański i okolice. To jest nasze takie oczko w głowie również przy naszych inwestycjach, czyli wszelkie tematy dekarskie, izolacje, ciężkie izolacje są naszym takim jak gdyby numerem jeden na tym tutaj naszym polu. Jeśli chodzi o osiedle Słoneczne w Brodowie, tutaj mamy bardzo duży obszar i w tej chwili budujemy drugi i trzeci etap tej inwestycji, natomiast cała inwestycja zostanie zakończona najprawdopodobniej w roku 2015. Natomiast inwestycja w Błażejewku, w tym roku pierwszy etap, 11 segmentów, domy w zabudowie szeregowej. Drugi etap rozpoczniemy w 2014 roku.